Dzień dobry. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się najczęstszym błędom podczas mierzenia ciśnienia w domu i zwrócimy uwagę na prawidłowy sposób wykonania pomiarów. Uniknięcie błędów jest ważne, ponieważ nieumiejętny pomiar może zafałszować wynik o 5 lub nawet 40 mm słupa rtęci. Do najczęstszych błędów należy rozmowa w trakcie pomiaru, mankiet ciśnieniomierza założony na ubranie, niepodparte ramię, noga założona na nogę, niepodparte plecy i pomiar po posiłku. Jeśli materiał okaże się być pomocny, to zasubskrybuj ten kanał i zostaw łapkę w górę pod filmem. Otoczenie to bardzo ważny element pomiarów. Powinniśmy wybrać ciche i komfortowe, ciepłe miejsce. W wyborze powinniśmy też brać pod uwagę pozycję, w jakiej się znajdujemy. Powinniśmy siedzieć wyprostowani. Nasze przedramię powinno swobodnie leżeć na stole. Natomiast nogi powinny być swobodnie oparte płasko na ziemi. Ważne jest, aby 30 minut przed pomiarem nie jeść, nie pić kawy, nie ćwiczyć i nie palić. Po znalezieniu miejsca umożliwiającego pomiar w tej pozycji należy odczekać około 3-5 minut w spokoju. Następnie nałożyć mankiet na gołe ramię na wysokości serca i wykonać pomiar. Podczas pracy ciśnieniomierza nie wolno rozmawiać ani ruszać się na krześle. Przejdźmy teraz do rekomendacji. Oczywiście indywidualne zalecenia zawsze powinny być określone przez lekarza prowadzącego, który zna tryb pracy i listę przyjmowanych leków konkretnego pacjenta. Jednak do ogólnych zaleceń można zaliczyć wykonywanie pomiarów 2 razy dziennie, rano i wieczorem, o stałych porach. Ponadto, przed pomiarem nie powinno się przyjmować leków ani spożywać posiłków. Jeśli wyniki pomiarów w warunkach domowych będą przekraczać wartości 135 na 85 mm słupa rtęci, należy skierować się do lekarza w celu dokładniejszych badań. Jeśli zainteresował Ciebie ten materiał, to obejrzyj film o wyborze odpowiedniego manekina do ćwiczeń RKO. Na stronie medyczny.pl można znaleźć wiele ciśnieniomierzy wraz z ich dokładną specyfikacją. W razie pytań zawsze pomożemy w wyborze.